Katowice. Przy ogromnym zainteresowaniu nie tylko polityków zebrał się w środę Sejmik Śląski i wszyscy mieli świadomość, że stabilna koalicja to marzenie, a wcześniejsze układanki i porozumienia mogą obrócić się w nicość. Bowiem jeden z radnych, wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej, a wcześniej będący członkiem Nowoczesnej, Wojciech Kałuża, wybrany zresztą w Żorach, zdecydował się dołączyć do Klubu Prawa i Sprawiedliwości, co dało większość jednego mandatu. Oczywiście komentarzy nie mogło zabraknąć, także ostrych, mocnych słów, z posądzeniem nawet podejrzenia o korupcję polityczną. Z mównicy Sejmiku Śląskiego w Katowicach grzmiał poseł Borys Budka. Dowiadujemy się o tym akcie z depeszy Polskiej Agencji Prasowej i mówi o nim szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tak naprawdę dokonano rzeczy, która naszym zdaniem wyczerpuje znamiona przestępstwa. Zarzuty odpierał poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Tobiszowski. Ci, którzy mówią o przekupstwie, nie udowodnili niczego, ale szafują, gardzą wolnością drugiego człowieka. I wy mówicie o wartościach! Emocji nie brakowało i pewnie nie będzie brakować jeszcze komentarzy przez najbliższe dni, ale same wybory już przebiegły niezwykle sprawnie. Marszałkiem województwa śląskiego został wybrany Jakub Chełstowski. Szanowni Państwo Ministrowie, melduję wraz z drużyną wykonanie zadania. Jest to wielki zaszczyt, wielkie zobowiązanie, wielkie zadanie dla biało-czerwonej drużyny. Nowym marszałkiem został Jakub Chełstowski z Prawa i Sprawiedliwości, wybrany do Sejmiku Śląskiego w Tychach. Przewodniczącym Jan Kawulok, który z ramienia PiSu zasiadał też w poprzedniej kadencji. Jednym z wicemarszałków został radny Wojciech Kałuża, który zasilił Klub Prawa i Sprawiedliwości. Pytany o zarzut korupcji, ale też o rozwój sytuacji w samorządach w kraju, szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk, powiedział Radiu Katowice. Oskarżenia są absolutnym skandalem i pojawiają się codziennie. Mogę wyrazić nadzieję na to, że temperatura sporu politycznego w Polsce będzie opadać, bo to będzie nie tylko dobre dla polityków, ale też dla Polski, dla debaty politycznej. Nie wszędzie odbyły się sejmiki, a będziemy mogli po zakończeniu wszystkich sesji powiedzieć, w których sejmikach Prawo i Sprawiedliwość wzięło odpowiedzialność za rządy, a w których Platforma Obywatelska czy PSL. Reasumując, jedni więc muszą przełknąć gorycz porażki i takiego właśnie rozwoju sytuacji, inni nie ukrywają satysfakcji. Wśród nich jest poseł ziemi bytomskiej z Prawa i Sprawiedliwości, Wojciech Szarama. Dobre jest to poparcie ze strony tego radnego, który do tej pory był w Komitecie Obywatelskim. On nie ukrywał swojego poparcia dla programu premiera Morawieckiego, także to nie jest specjalną niespodzianką, że on postanowił jednak poprzeć ten zarząd Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli ktoś chce pracować, współpracować z nami, no to droga jest otwarta. Radio Katowice.